Siemanko, witam Was bardzo i to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Margonem, ale takim odcinku z Loterii Wielkanocnej 2014. Dzisiaj rano jest dopiero 10:31. Godzinę temu uruchomiono loterię. Tutaj Wam pokażę wszystkie, co można lotnąć. No i za przedmioty za jedną esełkę, no to tutaj mamy jakieś takie zwyklaki. Może nam również wyzwanie lotnąć. Nowe są wyzwania, także ja sobie naprawdę spróbuję dzisiaj wziąć takie sobie wyzwania, żeby było po prostu fajnie. No i widzicie, tutaj mamy kilka tych takich wyzwań, znaczy nie wyzwań, tylko tych itemków. Widzicie, zlokalizowanie jednego potwora, jest to bardzo przydatne. Bardzo się cieszę, że jest ta loteria, bo znowu będę mógł 100 zł wydać. Oczywiście żartuję, w sumie nie wiem. Mamy tutaj różne teraz są króliczki, kiedyś byli piraci, no i to w sumie było bardzo fajnie. Poszukiwany strażnik depozytu, taki twardy żółwik, to jest chowaniec, kameleon, całkiem spory worek forsy. No i mamy tutaj za 12 SL, mamy dwie legendy, czyli jest bardzo, bardzo fajnie. Mamy skórzaną listonoszkę, to mi się by bardzo, bardzo przydało na Inferno. Już nie będę losował nic na klasiku, bo tam już naprawdę mam wszystko śmieć dużo z tego eventu świątecznego 2013. Postanowiłem sobie na Inferno troszeczkę tych błok troszeczkę sobie pozdobywać, bo to będzie najlepsze. Chyba będę jako pierwszy na YouTubie z tym. No i mamy tutaj poszukiwany listonosz, to chyba zlokalizowanie jakiegoś tego, widzicie, zrabowana fortunka, czyli bardzo, bardzo fajnie. Jest również nowy Heros, Grad Dalton ma 100 level, to jest tancerz ostrzy. Na razie latają takie unikatowe, ale myślę, że, znaczy nie, tu jest jakieś hero, myślę, że będą tutaj jakieś bardzo, bardzo dobre itemki. Oczywiście będę nagrywał co każde bicie, na które się oczywiście załapię. Mamy tutaj również Billa Powera, na początek jest taki naszyjnik, no i oczywiście coraz więcej lotów. Także my dzisiaj sobie teraz zaczniemy od tej loterii. Ale wpierw muszę pousuwać tutaj troszeczkę tych miksów, bo troszeczkę nie będę miał dużo miejsca, żeby to później kupić. Także nie będę się chwalił. Wydam sobie dzisiaj 36 SL, później najwyżej coś spłacę, albo po prostu najwyżej sobie później jeszcze coś zlotam, znaczy nie zlotam, tylko najwyżej mi jakieś smocze runy może spadną, także będzie bardzo fajnie. Pan Bob powiedział, że mogę u Ciebie dostać jakieś losy, sprawdzimy. Wow, ale dużo itemów. Znaczy nie itemów, tylko tych losów. Także cóż, my sobie może zacznijmy od takiego dobrego, czyli za 32 SL, czyli zostanie mi wtedy 4 z tego, co tutaj zauważyłem, czyli weźmiemy sobie za 4, kurczę, no nie będzie mi to pasowało, weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie to, bo tutaj nam również mogą lotnąć różne wyzwania, także to chyba tyle. No i co, kupujemy, dobra, czyli stracono wszystkie smocze łzy, no i teraz będziemy mogli sobie wszystko polosować. Czyli u kogo tu mogę zalosować? Chyba u tego Boba Butchera. Mam los, na początek weźmiemy sobie ten dzikiego zająca, czyli ten najgorszy na początek. No i cóż, uszy do góry, nie ma się co martwić. No i co otrzymaliśmy? Żółty koleżka, nie wiem co to robi, jest to dzika Wielkanoc, takie fajne, fajne to jest taka nazwa. No i co, teraz chyba za 3, nie wiem do czego to jest potrzebne, później się dowiem. Także teraz za 3 to jest co? Los lukrowego jajeczka, czyli los lukrowego jajeczka. Zobaczymy, co mi się poszczęści. Chyba gdzieś zgubiłem los. Co? Jak to zgubiłem los? Przecież mam... What the fuck? Dobra, jeszcze raz, nie to. Lukrowego jajeczka przecież mam. Może coś niedopracowane. Gotowy rumo żłopie, mleko żłopie. I co dostaliśmy? Sakwę indiańskiego szamana, czyli bardzo fajnie. Jeszcze chyba coś tutaj dostaliśmy. I jedno złote jajko, czyli zobaczymy, co będzie można za to wymienić. Oczywiście to będzie już w następnym odcinku, który będzie... Wow, dostaliśmy nawet... A nie, bo to jest tego. Kurde, za szybko to powiedziałem, ale to już jest. Także dzisiaj sobie to również wykonamy. To jedno, tylko nie wiem właśnie u kogo. Także dobra, teraz te najlepsze losy, żeby mi się coś bardzo fajnego
poszczęściło. I to jest co? Los żółtego kurczaczka. Czyli co? Wow, ale otrzymaliśmy dużo, dużo tych itemków. O, i smocza runa, świetnie. Będzie do odrobienia na te, na te, co mam, wiecie. Jakby to powiedzieć, na tą pożyczkę, o właśnie. Dobra, mamy jeszcze jedno. Kurczę, ja już tutaj nie mam miejsca, kurde. Dobra, także czekajcie, ja sobie tylko skoczę teraz do depo i wszystko tutaj dam sobie, co tutaj mogę dać, oczywiście. Także chyba żadna legenda mi nie lotnie z tych losów, ale było bardzo fajnie, jakby mi lotła. Więc to mi jest niepotrzebne. Także to na razie też sobie schowamy. Także ten nowy Heroes również będę robił różne miksy. Będę co każde, praktycznie co każde bicie nagrywał, także na pewno pod koniec tego eventu zrobię jakiś taki miks. Zobaczymy, czy ogólnie ktoś doda mnie do grupy, także spoko. Billy Crash, to nie ten, to ten, Butch. Mam los żółtego kurczaczka ponownie. No i co nam lotnie? Smocza runa, legendarny, wywołanie poczty, to w sumie słabe, wywołanie poczty, no nie, kurde, ale słabe, no nie, ale przynajmniej są te smocze runy, także będę miał coś do odrobienia. Także został nam jeszcze jeden los i później wyzwanie, los żółtego kurczaczka. No i co nam lotnie? Wow, 32 miliony, jak fajnie! Zajebiście po prostu, będę teraz mógł sobie kupić wszystko, co mogę. Dobra, czyli moim zdaniem loteria taka średnia, ale ten ostatni los był bardzo fajny. 32M. Dobra, także co, zjadamy sobie to. Czyli mam 37M teraz, więc bardzo, bardzo fajnie. No i teraz chyba te smocze runy nam tylko pozostały. Dobra, także w tym miejscu zrobiłem cięcie, bo musiałem niestety pójść, jakby to powiedzieć, na śniadanie teraz. No i co, teraz wykonamy sobie wyzwanie zajączka. Masz coś na sprzedaż, to nie u niego niestety, a chyba u tego typa. Brush Candy. Całe kupony. Kurczę, no nie wiem, u kogo by zrobić te wyzwanie. Trzeba było tak od razu. Ale mamy tutaj kamieni do kupienia. Ciekawe, w promocji coś? A nie, niestety nic w promocji, z tego co tutaj widzę. Tutaj mamy jakieś do chaty bandytów TP. No nie wiem, czy w sumie u kogoś mogę zrobić to wyzwanie. Nie wiem, tu... Kurczę, nie wiem u kogo robić te wyzwania, ale chyba u tego Billego. A nie, można grzecznie i może się skuszę. Nie wiem w sumie u kogo robić te wyzwania teraz. Wiecie co, ja tutaj zrobię cięcie i zaraz do was wrócę i się dowiem, gdzie można zrobić te jedno wyzwanie. Dobra, tak więc jesteśmy już po przerwie. Z tego co się dowiedziałem, niestety to dopiero wyzwania będą do wykonania w Wielkanoc, także niestety muszę je sobie przetrzymać. Także moim zdaniem loteria jest bardzo udana, także no w sumie nie jest aż taka super, ale no mogłoby być lepiej, ale mi się podoba ten worek tego 32M. Także cóż, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, także do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, cześć!